Tajemnice III Rzeszy. Kobiety Hitlera. Amatorski film ukazuje młodą kobietę brodzącą w Alpejskim Jeziorze. To Ewa Braun, dziewczyna Adolfa Hitlera. Był od niej starszy o 23 lata. Ich związek utrzymywano w tajemnicy. Sprawy nie można było nagłośnić. Niemieckie kobiety ubóstwiały Hitlera. Był przedmiotem ich fantazji. Dziewczyna, kochanka, żona lub rodzina mogły zburzyć ten wizerunek. Dla Goebbelsa i jego propagandowej machiny celibat Führera był bardzo istotny. Na amatorskich filmach Ewy Braun Hitler wcale nie jest samotnym przywódcą żyjącym w celibacie. Jego wizerunek był starannie dopracowany. Führer poślubił Rzeszę Niemiecką. To ją nosił w sercu i nic nie mogło go rozpraszać. Filmy Ewy Braun miały nigdy nie wydostać się poza Berghof, alpejską rezydencję Hitlera położoną nad malowniczym bawarskim miasteczkiem Berchtesgaden. Niemieccy obywatele nie wiedzieli o istnieniu Ewy. Zyskała gorzką sławę dopiero po tym, jak poślubiła swojego kochanka i popełniła razem z nim samobójstwo w bunkrze w Berlinie. Była jedną z wielu kobiet Hitlera, które targnęły się na swoje życie. Maria Reiter miała 16 lat, gdy próbowała się zabić po tym, jak Hitler ją odtrącił. Uratował ją jej szwagier. Geli Raubal była siostrzenicą Führera. W wieku 23 lat zabiła się w mieszkaniu wuja. Unity Mitford była brytyjską arystokratką zafascynowaną Hitlerem. Strzeliła sobie w głowę, gdy miała 25 lat. Führer powiedział kiedyś: nie ma nic lepszego niż trenowanie takiej istoty, młodej dziewczyny, która daje się kształtować jak wosk. Na zdjęciach często widać kobiety płaczące i krzyczące na jego widok. Niektóre z tych ujęć to tylko część propagandy, ale z pamiętników i listów wiemy, że wiele młodych kobiet naprawdę kochało się w Hitlerze. Urok wodza działał również na dojrzałe kobiety z wyższych sfer. Takie jak Winifreda Wagner, którą zafascynowała polityczna potęga Hitlera. Führer pociągał także bogatą rozwódkę Magdę Goebbels. Musiała się jednak zadowolić związkiem z ministrem propagandy Józefem Goebbelsem. Jako jego żona stała się pierwszą damą nazistowskiego reżimu. Była jedną z wielu kobiet, które uległy urokowi Hitlera. Często na swoją zgubę. W młodości, w czasach, gdy mieszkał jeszcze w Lińcu, w swoim rodzinnym mieście, Adolf był nieśmiały wobec kobiet. August Kubicek, który znał Hitlera w tamtym czasie, w swoich pamiętnikach napisał, że Adolf zachowywał się dziwnie w towarzystwie kobiet. Nie miał dziewczyny i żadną się nie interesował. Do czasu, gdy poznał Stefanię. Była córką wysokiej rangi urzędnika państwowego i Hitler nie śmiał się do niej zbliżyć. Znalazł swoją wymarzoną kobietę. Była wysoką blondynką, całkiem dla niego nieosiągalną. Widywał ją w parku i pisał dla niej wiersze. Napisał też list miłosny, ale go nie podpisał. Stefania miała wielu wielbicieli. Hitler obserwował ją, gdy wychodziła z matką na ulicę. Nikomu nie mówił o swoich uczuciach. Dopiero znacznie później córka urzędnika otrzymała tajemniczy list. Dostałam anonimowy list. Mój wielbiciel napisał, że wstępuje na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, ale potem wróci do Lińcu i ożeni się ze mną. Hitler nie dostał się na studia w Wiedniu, a Stefania wyszła za kogoś innego. Los zdecydował zupełnie inaczej. W sierpniu 1914 roku młodych Niemców ogarnęła wojenna euforia. Jednym z nich był 25-letni ochotnik z Austrii. Wstąpił do wojska i wraz ze swoim regimentem piechoty został wysłany na front zachodni. Jego jednostka poniosła poważne straty. Kapral Hitler był kurierem, ale nie ominął go koszmar wojny w okopach. Za odwagę został odznaczony Krzyżem Żelaznym. Później już jako dyktator nosił to odznaczenie. Pamiętnik jego regimentu zachował się w bawarskim archiwum państwowym. Z niego dowiadujemy się, że wiosną 1916 roku Hitler stacjonował we francuskim miasteczku Fournay.
Wiele lat później pewna Francuzka oświadczyła, że właśnie wtedy poznała Adolfa. Kolekcjoner z Belgii posiada portret Charlotte Lebrun. Na obrazie widać chłopkę o obfitym biuście ściskającą w rękach widły. Na płótnie widnieje też podpis Adolf Hitler 1916. Jak dotąd nie udowodniono, że Adolf rzeczywiście namalował ten portret. W czerwcu 1917 roku Charlotte zaszła w ciążę w Montigny. Z pamiętnika regimentu Hitlera wiemy, że Adolf również znajdował się wtedy w tym mieście. Syn Charlotte, Jean-Marie, urodził się 25 marca 1918 roku. Był przekonany, że jest synem Adolfa Hitlera. Zapytałem go, kto był jego ojcem. Odpowiedział, że Adolf Hitler. Monsieur Loret, qui était votre père? Mon père est Adolf Hitler. Nie było żadnych dowodów na to, że mężczyzna mówił prawdę. Jean-Marie desperacko próbował je znaleźć. Zatrudniał ekspertów, którzy porównywali oczy, charakter pisma i grupę krwi jego i jego domniemanego ojca. Ale wyniki badań nie były wiążące. Jean-Marie zmarł w 1985 roku. Nigdy nie udowodnił, że był synem Adolfa Hitlera. Najważniejszym dowodem przeczącym temu twierdzeniu są wspomnienia towarzyszy Hitlera. Mówili, że Adolf nie był zainteresowany seksem z Francuzkami. Towarzysze broni twierdzili, że był nudziarzem. Miał dopiero 26 lat, ale mówili na niego wujek Dolf. Wszędzie zabierał ze sobą małego pieska. Kiedy szli do burdelu, Hitler krzyczał, żeby nie kalali swojej krwi. Był przeciwny takim zabawom. Tylko próbka DNA pobrana z grobu Jeana Marii mogłaby wyjaśnić tajemnicę domniemanego potomka Hitlera. Po służbie wojskowej w czasie wojny światowej Hitler zaczął toczyć innego rodzaju walkę. W czasie gospodarczego i społecznego kryzysu, który przyszedł w ślad za upokarzającą klęską Niemiec, obiecał przywrócić narodowi dumę i dobrobyt. Wielu Niemcom podobały się jego płomienne przemówienia, pełne nacjonalistycznej, antysemickiej retoryki. Drobny agitator został wyniesiony na krajową scenę polityczną. Często odwiedzał uzdrowiskową miejscowość Berchtesgaden w Bawarii. We wrześniu 26 roku poznał tam 16-letnią Marię Reiter, nazywaną Mitzi. Hitler był oczarowany, ale nie zrobił na niej dobrego wrażenia. Siostrzeniec Marii twierdził, że po pierwszej rozmowie z Hitlerem porównała jego wąsik do grubej czarnej muchy. Od razu powiedziała mojej mamie, że nie znosi tego gościa z głupią muchą pod nosem. Był o 20 lat starszy od Marii. Moja mama mówiła jej, że to zbyt duża różnica wieku. Ale Mitzi zmieniła zdanie, gdy Adolf zaprosił ją na wiec partii nazistowskiej. Jego wystąpienie przed rozentuzjazmowanym tłumem odniosło pożądany skutek. Kiedy weszła na salę, Hitler przerwał przemówienie. Podszedł do niej i ucałował Mitzi oraz Annie w dłonie. Następnie zaprowadził je do stołu, wrócił na podium i mówił dalej. Mitzi miała 16 lat. Nie było drugiej 16-latki, którą publicznie wyróżniłby człowiek występujący przed tłumem wielbicieli. To zrobiło na niej wrażenie. Później Maria powiedziała, że właśnie wtedy stopił się cienki lód jej niechęci. Hitler zapraszał ją na wycieczki. Pierwszy raz pocałowali się podczas spaceru po okolicy Berchtesgaden, ale romans nie rozkwitł. Hitler poświęcał większość czasu polityce. Wysyłał listy miłosne. Drogie dziecko, jestem zachwycony, kiedy moja miła do mnie pisze. Nie masz pojęcia, jaki jestem szczęśliwy, gdy dostaję list, który przemawia twoim drogim głosem. Dziecino, naprawdę nie wiesz, ile dla mnie znaczysz i jak bardzo cię kocham. Twój Wolf. W tamtych czasach mężczyźni spotykali się ze znacznie młodszymi od siebie kobietami.
Ojciec Hitlera poślubił kobietę młodszą o 23 lata. On miał 47, a ona 24. W tej rodzinie taki związek nie był niczym nowym. Reiter miało 16 lat, a Ewa Braun 17. Zdaje się, że Hitler lubił kobiety, które były jeszcze właściwie dziećmi. Kampania polityczna prowadzona w całym kraju sprawiła, że Hitler miał coraz mniej czasu dla ukochanej Marii Reiter. Mitzi czekała wiele miesięcy na spotkanie ze swoim ukochanym Wolfem. Była coraz bardziej zdesperowana i nachodziły ją samobójcze myśli. Próbowała się zabić, ale na szczęście znaleziono ją w ostatniej chwili. W 1959 roku Maria udzieliła wywiadu. Powiedziała, że Hitler porzucił ją, by uniknąć skandalu. Autor anonimowego listu wysłanego do siedziby NSDAP groził, że wyda Hitlera w ręce policji za uwiedzenie niepełnoletniej dziewczyny. Mitzi twierdziła, że uprawiała z Hitlerem seks, ale nigdy się nie dowiemy, czy to prawda. Jeśli tak, to Maria zapłaciła za to wysoką cenę. Mitzi zawsze chciała mieć dzieci, ale wysterylizowała się na polecenie Adolfa, który nie chciał mieć potomków. Moja matka była przerażona, kiedy się o tym dowiedziała. Mitzi chciała za wszelką cenę być z Hitlerem. Posłuchała go i nie mogła mieć dzieci. Pewnie miała nadzieję, że jej kochanek się z nią ożeni. Ale ślub nie wchodził w grę. Führer mówił: moją ulubienicą są Niemcy. Już w 1925 roku Adolf opublikował w partyjnym piśmie pełną dramatyzmu wypowiedź. Jestem tak poślubiony polityce, że nie mogę nawet myśleć o zaręczynach. Hitler chciał uchodzić za lubiącego dzieci kawalera, ale był pociągający nawet dla starszych i szanowanych kobiet z bawarskich wyższych sfer. Interesowały się nim wielkie damy należące do elity III Rzeszy. Podobała im się jego charyzma. Sprawiał wrażenie, jakby naprawdę chciał walczyć o interesy Niemców. Jego wielbicielki były nacjonalistkami. Winifreda Wagner była niemiecką nacjonalistką urodzoną w Anglii. Wyszła za Siegfrieda, syna Ryszarda Wagnera. Po jego śmierci Hitler zaproponował wdowie małżeństwo. Ten związek zapewniłby mu prestiż i być może zaspokoił jedną z jego obsesji. Adolf uwielbiał muzykę Ryszarda Wagnera. Kiedy przebywał w Wiedniu, prawie codziennie chodził do opery. Wydał na bilety cały spadek. Kiedy w jego kręgach pojawiła się Winifreda, był nią zafascynowany jak fan. Chciał połączyć swoje nazwisko z nazwiskiem Wagnera. To byłby prawdziwy ideał. W latach 1930-33 dwukrotnie proponował jej małżeństwo. Winifreda za każdym razem odpowiadała, że zgodzi się, jeśli Adolf zajmie oficjalne stanowisko. Ale kiedy Hitler został kanclerzem, nie potrzebował już zyskiwać prestiżu przez małżeństwo. Podczas jedynego sfilmowanego wywiadu, na jaki się zgodziła, Winifreda Wagner opisała urok Hitlera. Przyznaję, że od pierwszej chwili zrobił na mnie duże wrażenie. Najbardziej atrakcyjne były jego oczy. Całkiem niebieskie, duże i pełne wyrazu. Ale wielbicielkom podobały się nie tylko te duże niebieskie oczy. Winifreda Wagner i inne nacjonalistki nienawidziły Żydów. Podobał im się jego antysemityzm, nacjonalizm i antybolszewizm. Miały takie same poglądy jak Hitler. Nie chodziło tylko o jego charyzmę czy urok. To były bystre, świadome politycznie kobiety obracające się w kręgach nazistowskiej elity. Członkowie tych wyższych sfer odbywali pielgrzymki do grobu Wagnera. Organizowano też festiwal w jego domu w bawarskiej miejscowości Bayreuth. To miejsce stało się nazistowskim symbolem nadrzędnej niemieckiej kultury oraz niemieckiej rasy panów.
Kolejnym sponsorem Hitlera była Elsa Bruckmann, arystokratka z Monachium i żona wydawcy prasowego. Zapoznała Adolfa z wpływowymi przedsiębiorcami i bankierami. Wiele wysoko postawionych kobiet dawało Hitlerowi pieniądze, ale nie tylko. Dzięki nim zyskiwał również szacunek. Należały do najwyższych kręgów burżuazji. W salonach tych kobiet zbierali się pisarze, artyści i dziennikarze. Wielbicielki Hitlera przedstawiały go wpływowym ludziom. Odwiedzając ich domy, Adolf zyskiwał szacunek i nabywał ogłady. Te kobiety wychowały go i oswoiły, ale nie zmieniły jego przekonań. Najważniejszą zwolenniczką Hitlera była Helena Bechstein. W 1924 roku zeznała na policji, że udzielała Adolfowi wsparcia finansowego, ofiarowując mu cenne dzieła sztuki. Żona słynnego producenta fortepianów wspierała kampanię wyborczą Hitlera, udzielając mu kredytów. Prezentem od niej był również nowy Mercedes kompresor. Pani Bechstein i jej podobne kobiety przyspieszyły wędrówkę Adolfa na sam szczyt. Była osobą znaną w Monachium. Wydawała kolacje, na które zapraszała Hitlera. Bardzo się jej podobał, chociaż była od niego wiele starsza. Adolf był bardzo czarujący i szarmancki wobec starszych kobiet, dlatego go lubiły. Hitler zawierał te znajomości z wyrachowania. Pomagały mu zyskiwać coraz wyższą pozycję towarzyską. Prywatnie wolał towarzystwo młodszych kobiet. Jedną z nich była jego siostrzenica Geli Raubal, córka przyrodniej siostry Angeli. Został jej opiekunem. Była bardzo młoda i łatwo ulegała wpływom. Wcześniej straciła ojca. Hitler był jej wujem, ale pod wieloma względami zastępował jej tatę. Po ukończeniu 18 lat Geli zamieszkała z Adolfem w Monachium. Miała swój pokój w jego dużym mieszkaniu. Hitler był dumny ze swojej towarzyskiej siostrzenicy. Zabierał ją na spotkania z kolegami z partii. Znajomi Geli mówili o niej, że jest słodka i zawsze znajduje się w centrum uwagi. Była otwarta i pełna życia, chociaż niezbyt atrakcyjna. Nie pasowała do aryjskiego ideału, bo nie była blondynką, ale Hitler naprawdę ją lubił. Siostrzenica Adolfa miała też innych wielbicieli. Jednym z nich był szofer i długoletni partyjny towarzysz Hitlera, Emil Morris. W styczniu 1928 roku dziewczyna wysłała mu urodzinowe życzenia, podpisane słowami: całuję, twoja Geli. Hitler wyznaczył swojego szofera na opiekuna dziewczyny. Był przerażony, kiedy zaczął ich podejrzewać o romans i zwolnił Emila. Był wobec niej bardzo zaborczy, co dotyczyło nawet jej życia osobistego. Siostrzenica i szofer Hitlera chcieli się pobrać, ale ten plan został storpedowany. Być może wuj Adolf był zazdrosny. Być może był dla Geli nie tylko wujkiem. Prawda o ich wzajemnych stosunkach pozostanie na zawsze tajemnicą. Z pewnością byli sobie bardzo bliscy. Nawet zbyt bliscy jak na wuja i siostrzenicę. Związek Geli z Emilem musiał się skończyć. Wiele lat później okazało się, że weteran partii NSDAP, który na samym początku wstąpił do SS, ukrywał rodzinny sekret. Hitler ujawnił akta, w których znajdował się szczegółowy życiorys Emila oraz jego drzewo genealogiczne. Okazało się, że Morris miał żydowskich przodków. Daraus ist aber hervorgegangen, dass Emil Morris jüdische Ahnen hatte. Partyjny kolega Adolfa miał żydowskie korzenie. Podstawą poglądów Hitlera był antysemityzm. W swoich przemówieniach ciągle atakował Żydów. Nie mógł dopuścić do tego, by jego siostrzenica wyszła za kogoś takiego. Von sich gegeben hat, dass seine Nichte einen Juden heiratet.
Nie wiadomo, czy Hitler wiedział o korzeniach swojego szofera, gdy kończył jego romans z Geli. Rozpieszczał siostrzenicę, kupując jej drogie ubrania. Zabierał ją do opery i na kolację do ekskluzywnych restauracji. Otaczał ją luksusem, ale nie dawał jej wolności. Dziewczyna narzekała, że nie może nic zrobić bez pozwolenia wuja. Hitler bezustannie podróżował, prowadząc kampanię wyborczą. 19 września 1931 roku z Monachium nadeszła wstrząsająca wiadomość. Geli znaleziono martwą w mieszkaniu wuja. Ta sprawa mogła się skończyć prawdziwym skandalem, ale ją wyciszono. Hitler był smutny, popadł w depresję. Znalezienie ciała Geli w jego mieszkaniu mogło mu bardzo zaszkodzić, ale reżim nazistowski działał bardzo skutecznie i sprawę zatuszowano. W monachijskim archiwum państwowym nadal znajduje się oryginalny raport policyjny, który stwierdza, że Geli popełniła samobójstwo. Około godziny 15 wyjęła z szuflady pistolet Hitlera. Ktoś ze służby widział, jak dziewczyna wchodzi do swojego pokoju i zamyka za sobą drzwi. Przyłożyła sobie lufę do skóry. Kula ominęła serce i przebiła płuco. Ciało odnaleziono dopiero po 17 godzinach, gdy pokojówka Anni Winter zapukała do pokoju i podniosła alarm. To pozorne samobójstwo nadal budzi wiele kontrowersji. Czy Hitler miał związek ze śmiercią swojej siostrzenicy? Wywierał na nią ogromną presję. Był zaborczy. Nie ma wątpliwości, że to musiało ją popchnąć do samobójstwa. Sama przyznała w swoich listach, że aby się przeciwstawić wujowi, musiałaby zrobić coś szokującego. Już wcześniej groziła, że popełni samobójstwo. Matka Geli i kilka innych osób z najbliższego otoczenia Hitlera nie uwierzyło w samobójstwo. Czy to mógł być wypadek? Oryginalny raport policyjny zbadał śledczy z monachijskiej policji, Thomas Althaus. Według niego dowody wskazują na to, że Geli popełniła samobójstwo. Nie był to przypadkowy postrzał. Aby oddać strzał, najpierw trzeba odbezpieczyć broń. Ten pistolet marki Walter ma bezpiecznik umieszczony z tyłu. Trzeba go zwolnić, żeby móc nacisnąć spust. Na podstawie faktów opisanych w raporcie mogę stwierdzić, że to nie był wypadek. Geli pochowano w Wiedniu. Hitler powiedział, że jej śmierć głęboko nim wstrząsnęła. Hitler myślał też o innych kobietach. Po śmierci swojej siostrzenicy poznał bogatą rozwódkę, byłą żonę wpływowego przedsiębiorcy. Magda Quandt mieszkała wraz z synem w luksusowym mieszkaniu w Berlinie. Była również kochanką Józefa Goebbelsa, który był ministrem propagandy oraz Gauleiterem, czyli partyjnym przywódcą Berlina. Był niski i miał wrodzoną wadę, stopę końsko-szpotawą, ale jego władza i bliskie stosunki z Hitlerem sprawiły, że stał się pociągający dla bogatej rozwódki. Podobał jej się również jako szef. Kiedy Goebbels przedstawił Magdę Hitlerowi, jej uczucie zostało odwzajemnione. W sierpniu 1931 roku minister propagandy tak pisał o swojej kochance i Führerze. Magda jest trochę zbyt miła dla szefa. Cierpię z tego powodu. Nie zachowuje się jak dama. Nie mogę przez nią spać. Obawiam się, że nie jest mi wierna. Myślę, że Magda Goebbels czuła pociąg do Hitlera. Nie ma co do tego wątpliwości. To uczucie było odwzajemnione. Nie ulega wątpliwości, że Magda i Adolf byli w tamtym okresie parą. Ale ten związek skończył się na pierwszej fascynacji i długotrwałej przyjaźni. Magda już wcześniej zgodziła się wyjść za ministra propagandy i oświecenia publicznego.
Goebbels tak pisał w pamiętniku. Szef zadzwonił i wprosił się do nas na kolację. Łajdak. Ale Hitler nie zamierzał romansować z przyszłą żoną podwładnego. Hitler wiedział, że Magda podoba się Goebbelsowi. Zachęcał ich, by byli razem. Został nawet drużbą na ślubie. Wydaje się, że jego zauroczenie jednak minęło. Ślub odbył się w grudniu 1931 roku. Magda Goebbels została pierwszą damą nazistowskiej III Rzeszy. Brała udział w oficjalnych wizytach. Rozkoszowała się rolą żony i kochanki. Goebbelsowie mieli 6 dzieci. Magda była wzorem nazistowskiego ideału obowiązkowej i płodnej matki. Sądzę, że Hitler podziwiał Magdę Goebbels. Była aryjską supermatką. Urodziła 6 dzieci. Była kobietą bogatą i czarującą. Kiedy Hitler przebywał w Berlinie, organizowała jego przyjęcia. Występowała na nich w roli gospodyni. Adolf widział w niej symbol narodowego socjalizmu. Mąż Magdy tak kierował propagandą, by Hitler zyskiwał rzesze wielbicielek w całym kraju. Doskonale wykreowane uwielbienie odniosło skutek również za kanałem La Manche. W latach 30. wśród brytyjskiej arystokracji znalazła się grupa kobiet zafascynowanych Hitlerem. Chwaliły go za to, że jest świetnym przywódcą. Dzięki niemu pociągi jeździły zgodnie z rozkładem, a obozy koncentracyjne świetnie się sprawdziły, zaganiając leniuchów do pracy. Hitler miał wielu wielbicieli wśród wyższych sfer. Jedną z najbardziej niesławnych miłośniczek Adolfa była Unity Mitford, daleka krewna Winstona Churchilla. Wraz z siostrami była bywalczynią angielskich salonów. Ich ojciec, David Freeman Mitford, odziedziczył tytuł Lorda Ridsdale. Jego córki wychowywane w wiejskiej posiadłości spotykały się z pisarzami, poetami i politykami. Unity i jej siostra Diana były zagorzałymi faszystkami. Jej starsza siostra zakochała się w Oswaldzie Mosleyu, angielskim faszystowskim firerze. Unity była młodsza od Diany o kilka lat. Chciała jej udowodnić, że zdobędzie lepszego firera. Unity zmieniła się w natręta. W 1934 roku śledziła Hitlera w Monachium. Odkryła małą restaurację o nazwie Osteria Bawaria, w której jadał lunch. Chodziła tam codziennie w nadziei, że on też się zjawi. Jej plan się sprawdził. Wkrótce osobiście poznała ukochanego Führera. Pewnego dnia Hitler za pośrednictwem właściciela restauracji zaprosił ją do swojego stolika na kawę. Była szczęśliwa. Od tamtej pory zostali przyjaciółmi. Nazywał ją ideałem aryjskiej kobiety. Unity miała antysemickie poglądy. Znała i lubiła Juliusa Streichera, wydawcę antyżydowskiej gazety Der Stürmer. Unity i Adolf mieli ze sobą wiele wspólnego. Byli tak samo źli i zepsuci. Bardzo źle zapisała się w historii Wielkiej Brytanii. Unity Mitford stała się maskotką partii nazistowskiej. Zapraszano ją na oficjalne imprezy. Hitler osobiście wręczył jej partyjną przepaskę. W ciągu następnych lat spotykali się setki razy. Zdaje się, że Hitler miał zbyt wysokie mniemanie o Unity. Myślał, że dzięki niej znajdzie zrozumienie i sympatię w brytyjskich wyższych sferach. Oczywiście było to błędne przekonanie. Sądzę, że widział w niej również symbol aryjskiej rasy. Była wysoką, dobrze zbudowaną blondynką. Wyglądała jak walkiria. I tak brzmiało jej drugie imię. Została członkinią świty Hitlera. Dzięki entuzjazmowi zyskała przydomek Mitford, co po niemiecku oznacza pasażerkę. Początkowo Gestapo nie ufało nadmiernie entuzjastycznej Angielce. Z akt przechowywanych w archiwum państwowym w Monachium wiemy, że była bezustannie śledzona. W końcu przestano ją podejrzewać.
Publiczne antysemickie tyrady wygłaszane w Niemczech potwierdziły jej nazistowskie przekonania. Podczas partyjnego wiecu pod Norymberką w 1935 roku Juniki wygłosiła pełne pasji antysemickie przemówienie. Uważała, że nazizm jest odpowiedzią na wszystko. I jak wielu innych była przekonana, że Hitler daje możliwość stworzenia lepszego nazistowskiego świata. Wiedziała, że będą ofiary, ale dotyczyło to tylko żałosnych, biednych ludzi, takich jak Żydzi, którzy zasłużyli na to, by być ofiarami. Bez nich świat miał być lepszy i czysty. Nazistowski brukowiec Der Stürmer opublikował list otwarty autorstwa Juniki. Angielska opinia publiczna nic nie wie o żydowskim zagrożeniu. Najgorsi Żydzi działają za kulisami. Nie możemy się doczekać dnia, gdy z pełną mocą będziemy mogli powiedzieć: Anglia dla Anglików. Żydzi, precz. Wkrótce kobieta obróciła swoje słowa w okrutny czyn. Hitler dopilnował, by mogła wybrać dla siebie jedną z nieruchomości pozostawianych przez Żydów zmuszonych do ucieczki. Spodobał jej się dom przy Agnesstrasse numer 26. Wprowadziła się, kiedy wyrzucano poprzednich właścicieli. Mieszkająca tam żydowska para była w domu, kiedy Unity przyszła i zaczęła wydawać polecenia. Chciała zmienić zasłony i przestawić kanapę. Mówiła, co należy zmienić. Właściciele domu stali przed nią i szlochali. Wiedzieli, że to ich koniec. Latem 1939 roku Unity dowiedziała się, że wojna jest nieunikniona. 1 września Hitler zaatakował Polskę. Dwa dni później Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Tak bardzo zależało jej na ojczyźnie, że nie mogła znieść myśli o wojnie między Anglią a Niemcami. When Germany and England went to war, she couldn't bear it. Właśnie dlatego strzeliła do siebie. To historia jak z opery. Mógłby ją napisać Wagner albo Verdi. Ale jej zakończenie nie było heroiczne ani godne opery. Strzeliła sobie w głowę. Nie było w tym nic pięknego. Postrzał wydawał się poważny, ale Unity nie zabiła się. Na koszt Hitlera została zabrana do Szwajcarii, a następnie przewieziono ją do Anglii, gdzie trafiła do szpitala. Przez ostatnie 8 lat życia pozostała upośledzona fizycznie i psychicznie. Pociski utknęły w jej głowie. Niepełnosprawna zdrajczyni wróciła do kraju, co wywołało nową sensację. Kiedy nasz kamerzysta wyszedł na spotkanie parowca, stwierdził, że podjęto szczególne środki ostrożności. Statkiem wróciła córka lorda Ridsdale, Unity Mitford, przyjaciółka Hitlera. Jeszcze długo po jej śmierci spekulowano na temat, czy Unity Mitford łączyła z Adolfem wyłącznie nienawiść do Żydów. Unity była kompletnie zauroczona Hitlerem i jego poglądami. Było to coś w rodzaju miłości, ale nie mam na myśli fizycznego związku. W najbardziej intymnych chwilach siadała u jego stóp, a on gładził ją po włosach i nazywał ją swoją ukochaną dzieciną. Oczywiście nie był to związek seksualnej natury. Można go porównać do związku gwiazdy rocka z jedną z fanek.
To gwiazdor ją wybrał. Była jedną z jego ulubienic. Inna ulubienica Hitlera prawdopodobnie ucieszyła się, gdy Brytyjka nazywana przez Führera ukochaną dziecinę znikła ze sceny. Ewa Braun była asystentką fotografa Adolfa Heinricha Hoffmana. W tajemnicy nawiązała stosunki z Führerem. Kilka miesięcy po śmierci Geli Raubal, zimą 1931 roku, Ewa została dziewczyną Hitlera. Ona miała 20 lat, a on 43. Te kobiety zawsze były bardzo młode i zależne od Hitlera. To dowodzi, że Adolf pożądał władzy nie tylko politycznej. Chciał ją również sprawować w swoich związkach z kobietami. Ewa, tak jak Geli i Juniki, poddała się zabójczemu urokowi Hitlera. W 1935 roku tak pisała o uczuciach Führera do Juniki. Pani Hoffman powiedziała, że znalazł dla mnie zastępczynię. Nazywa ją Walkirią i rzeczywiście tak wygląda. Ma nawet nogi Walkirii, a on lubi takie rozmiary. Ewa Braun już raz próbowała się zabić. Kiedy Hitler nie kontaktował się z nią przez parę miesięcy, napisała w pamiętniku, że jej druga samobójcza próba będzie udana. Połknęła 35 tabletek nasennych, ale przeżyła. Tym samym utrwaliła swoją pozycję u boku Führera. Ewa nie była głupią blondynką, tylko bardzo sprytną młodą kobietą. Co ważniejsze, pasowała do wzoru idealnej Aryjki i doskonale grała tę rolę. Wiedziała, gdzie jest jej miejsce w nazistowskiej ideologii Hitlera. Trzy miesiące po ponownej nieudanej próbie samobójczej Hitler przeniósł Ewę do swojej alpejskiej posiadłości w Berghof jako swoją potajemną dziewczynę. Była niewidoczna dla opinii publicznej. Nikt nie wiedział, że jest jego kochanką. W Berghof zajmowała pokój gościnny, a w najbliższych kręgach Führera uchodziła za jego sekretarkę. Wszyscy ze świty Hitlera wiedzieli, że jest jego kochanką. Często po znojnym dniu razem znikali w sypialni. Dla Niemców Führer żył w celibacie, całkowicie poświęcając się krajowi. Ewa Braun nie istniała. Z wysyłanych do niego listów wiemy, że Niemki kochały go do szaleństwa. Były do niego bardzo przywiązane, co nie byłoby możliwe, gdyby Hitler miał kochankę lub żonę. Dlatego Ewa Braun była trzymana w cieniu. Pozostając w cieniu, Ewa bezwiednie stworzyła jedyną dokumentację prywatnego i zawodowego życia Hitlera w Berghof. Ocalały 4 godziny z jej amatorskich filmów. Nakręciła je w latach 1938-44. W 1938 roku była postrzegana jako muza i dziewczyna Hitlera. Pozwalał jej kręcić filmy i prowadzić pamiętnik. Ale wszystko to było robione na użytek własny. Żadne z tych materiałów nie miały być prezentowane publicznie. Hitler traktował Ewę jak córkę, która wszystkim robi zdjęcia po prostu dla zabawy. W sierpniu 1939 roku Ewa Braun nieświadomie zarejestrowała zwrotny punkt w historii świata. Hitler wydaje się spięty. Podpisując pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim, sądził, że może bezkarnie zaatakować Polskę. Ale wydaje się, że jakaś wiadomość zakłóciła jego wojenne plany. Film jest niemy. Co mówił Hitler? Zespół osób czytających z ruchu Warg odtworzył słowa dyktatora. Zagubione słowa Hitlera usłyszano po raz pierwszy od tamtego sierpniowego dnia.
Już o tym wiem i nic mnie to nie obchodzi. Zapewne wie pan o telegramie. Chciałbym go zniszczyć. Dzwonił już pan do tego człowieka? Ujawnienie tego telegramu może mieć poważne konsekwencje i doprowadzić do katastrofy. Czego chcesz? Dzięki tłumaczeniu można się domyślać, że była to reakcja na telegram przesłany przez rząd brytyjski, w którym premier Neville Chamberlain potwierdził swoje poparcie dla Polski. Taka wiadomość oznaczałaby, że Hitler nie może bezkarnie dokonać inwazji i zapowiadała katastrofę. Nie wierzył, że Chamberlain potwierdzi gwarancje udzielone Polsce. Kiedy o tym usłyszał, był wstrząśnięty. Postawa Brytyjczyków oznaczała wojnę. Dyktator się zawahał, a Eva Braun uwieczniła ten moment. Ewa udokumentowała tę pełną napięcia chwilę. Świat zareagował na wieść o inwazji na Polskę inaczej niż zaplanował to Hitler i jego pomocnicy. Ewa była świadkiem początku i końca wojny, gdy marzenie Hitlera o tysiącletniej Rzeszy zakończyło się w berlińskim bunkrze, z dala od pięknych alpejskich widoków, które otaczały go w Berghof. Ewa Braun nie była słodką idiotką. Miała do odegrania konkretną rolę. Była potajemną kochanką, ale po wybuchu wojny rzadziej widywała Führera, który spędzał w Berghof coraz mniej czasu. Starał się prowadzić przegraną wojnę na dwa fronty. Hitler obiecał jej wspaniałą przyszłość, zwycięstwo i pałac w Lińcu, gdzie oboje mieli żyć długo i szczęśliwie. W końcu rzeczywiście się pobrali, ale na tym skończyła się bajka. Ich małżeństwo trwało jeden dzień. Popełnili samobójstwo, gdy Armia Czerwona zbliżała się do ich bunkra w Berlinie. Ewa Braun nie była ostatnią z kobiet Hitlera, które popełniły samobójstwo. Magda Goebbels i jej mąż Józef postanowili pójść w ślady Führera. Sądzę, że chciała wytrwać przy Hitlerze do samego końca. W liście do jednego z krewnych napisanym przed śmiercią stwierdziła: nie mogę żyć w Niemczech nierządzonych przez Adolfa Hitlera. Dlatego jeśli Führer zginie, ja umrę razem z nim. Moje dzieci też. Magda i Józef otruli sześcioro swoich dzieci, a następnie zabili się dzień po tym, jak Hitler popełnił samobójstwo. Unity Mitford zmarła w 1948 roku na zapalenie opon mózgowych, które rozwinęło się w wyniku postrzału w głowę. Maria Mitzi Reiter próbowała się powiesić w 1927, kiedy Hitler ją odtrącił. W 1959 sprzedała swoją historię magazynowi Stern. Chciała, żeby Hitler nadal był idealizowany. Była zagorzałą narodową socjalistką. Nie zmieniła się aż do śmierci. Winifreda Wagner, wdowa po synu słynnego kompozytora, pozostała fanatyczną narodową socjalistką jeszcze długo po wojnie i po tym, jak zbrodnie nazistów wyszły na jaw. My, starzy narodowi socjaliści, po wojnie nadaliśmy mu nowy pseudonim, bo nie pozwalacie nam mówić o nim publicznie. Nazwaliśmy go USA, co jest skrótem od niemieckich słów nasz błogosławiony Adolf. W nazistowskich Niemczech często powtarzano zdanie: gdyby tylko Führer wiedział. Wiele osób mówiło to z przekonaniem. Byli pewni, że Hitler nie wiedział o tych wszystkich okrucieństwach. Wielu nadal nie wierzy w Holokaust i podtrzymuje ten mit. Kobiety Hitlera były przez niego omamione lub były zatwardziałymi nazistkami, ale wszystkie go wielbiły. Ich miłość, tak jak wielka niemiecka Rzesza, była skazana na zagładę.
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Robert Samot.